Cześć, dzień dobry, Andrzej Pastuszek, vlog RSC. Dzisiaj będzie aktualizacja rankingu wagi ciężkiej. Dawno tego nie robiłem, ale myślę, że jest świetna okazja. Co prawda jeszcze zobaczymy pojedynek Delboya Chisory z Josephem Parkerem, ale nie sądzę, żeby to wpłynęło na status quo w pierwszej dziesiątce wagi ciężkiej. Jeśli tak, to dokonamy pewnej korekty, ale myślę, że moment jest całkiem niezły, żeby zaprezentować moją po dłuższej przerwie dziesiąteczkę wagi ciężkiej. Jak zawsze w moich rankingach chodzi o to, żeby porozmawiać o stylach walki, porozmawiać o zawodnikach. Mamy sporo ciekawych zawodników w wadze ciężkiej. Moją dziesiąteczkę rozpoczynam od Michaela Huntera. Sporo rozmawialiśmy po jego pojedynku ostatnim z Jerem Forrestem, że trzeba by było go usunąć z tej dziesiątki. Ja go jeszcze nie usuwam. Doskonale pamiętam to, że wniósł sporo ożywienia, odświeżenia do wagi ciężkiej. Większość zawodników unika wyzwań, natomiast Michael Hunter miał okres, że w ciągu jednego roku stoczył naprawdę dużo walk. Tam w niewiele ponad 5 miesięcy on ogarnął Ustinowa, Bacole i Kiładze. To był tak jak mówię, taki powiew ożywienia, świeża krew w wadze ciężkiej. Ktoś, kto nie kalkulował, wychodził, nie potrzebował pełnego okresu przygotowawczego, a i tak w ringu robił swoje. Pięściarz bardzo sprytny, szybki, myślący w ringu, pokazał to już w wadze cruiser w dobrej walce z Usykiem i w wadze ciężkiej korzystał ze swoich mniejszych rozmiarów, ze swojej szybkości, ze swojego sprytu. Także dla mnie ta wpadka z Forrestem jeszcze nie przekreśla Michaela Huntera. Myślę, że sporo złożyłbym na kark braku motywacji. Hunter wziął dużo tych walk w krótkim terminie dla Diego Herna, był zapychaczem na jego galach. Później, kiedy próbował wynegocjować duże nazwiska, większe pieniądze, ciężko było to. W końcu odrzucił pojedynek eliminacyjny z Filipem Hrgowiczem, na który bardzo czekałem, ale Hunter postanowił w końcu zarobić jakieś pieniądze, przeszedł do Thrillera od Eddiego Herna. Pewnie to nie był najlepszy wybór, ale myślę, że trawa gdzie indziej będzie bardziej zielona. Bardzo liczyłem na ten jego pojedynek z Hrgowiczem, ale niestety do tego nie doszło. Myślę, że jeśli pojawi się konkretna oferta, że Michael Hunter jest jeszcze w stanie zmotywować się, stoczyć dobry pojedynek, myślę, że nie jest to pięściarz skończony, nie jest to pięściarz wypalony. Pamiętamy ten remis z Powietkinem, kiedy Hunter został skrzywdzony. Naprawdę zbudował w ciągu swojego niedługiego przebywania w heavyweight całkiem dobry dorobek. Ja jeszcze nie skreślam Huntera, na razie przesuwam go na miejsce 10. Myślę, że stać go na znacznie lepszy boks niż pokazał z Forrestem. Na miejscu 9 mam Dereka Delboya Chisore w uznaniu dla zasług, w uznaniu tego, że być może powinien był wygrać z Parkerem. Dla mnie ta walka mogła pójść w obie strony. Na pewno powinien był mieć zwycięstwo nad Dillianem White'em, a wtedy ten jego dorobek byłby całkiem bogaty, bo przecież pamiętamy zwycięstwo nad Carlosem Takamem, zwycięstwa nad Szpilką Price'em, nad tym drugim, trzecim garniturem, ale jeśli do tego dołożylibyśmy takie nazwiska jak White, Parker, no naprawdę kilka tych walk mogło pójść na konto Delboya, zwłaszcza ten pojedynek pierwszy z Dillianem White'em. Byłem na tej walce, jedna z najlepszych walk wagi ciężkiej, jakie widziałem na żywo, być może nawet najlepsza. Świetne tempo narzucił Delboy, o którym od dawna mówiono, że jest skończony. Tymczasem on jeszcze wiele doskonałych pojedynków stoczył. Tak jak w wypadku niektórych zawodników, u niego nigdy ten prime fizyczny nie zgrał się z dojrzałością, z tym, że korzysta w ringu jednak z głowy. I niestety, kiedy ten Delboy był takim twardym, silnym zawodnikiem, wtedy jego trenerem był Don Charles. On wiele lat kariery przespał z Donem Charlesem. Nie wnosili niczego nowego do boksu. Chisora bazował na swoim lewym sierpowym, na tym bardzo obszernym overhandzie. Tymczasem ostatnie lata pokazują, że można się przygotować lepiej fizycznie pomimo wieku, że można w ringu myśleć, boksować inteligentnie, jak chociażby z Usykiem, którego parokrotnie zaskoczył, ale dojrzałość życiowa, dojrzałość pięściarska rzadko się właśnie zgrywa z tym fizycznym prime i to rozwinięcie u Delboya Chisory nastąpiło, a szkoda, bo kiedy był młody, był to naprawdę
naprawdę taki byczek, który potrafił przyjąć bardzo, bardzo dużo, iść do przodu jak taran. Był balans tułowia, były mocne ciosy, zwłaszcza na dół. Brakowało zawsze przygotowania ataku, brakowało troszeczkę tej chłodnej głowy w ringu. To przyszło później, przyszło z wiekiem. No i w uznaniu dla całej kariery, w uznaniu tego, że Delboy nigdy się nie uchylał od wyzwań, dałem tutaj na miejsce 9 Dereka Chisora. Na miejscu 8 Joseph Parker, wielu powiada, że przegrał z Chisorą. Dla mnie, jak powiedziałem, walka mogła pójść w obie strony. Na pewno bardziej ten pojedynek źle rozwiązał go właśnie Joseph Parker. Wydawało się, że nowy trener Andy Lee natchnie go do innego boksu, że będzie boksował inaczej niż z poprzednim trenerem. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy właśnie w walce z Anthonym Joshua Parker nie zaryzykował, nie poszedł na wymianę z Joshua. Wiadomo, że Parker dysponuje solidną kondycją, dysponuje mocną szczęką, że mógł narzucić w tamtym pojedynku wysokie tempo. Być może za to zapłaciłby, ale trzeba było zaryzykować tymczasem. Tymczasem trener ustawił go tak jak kiedyś Peter Fury ustawił Fury'ego przeciwko Kliczce. Miał to być boks minimalistyczny. Parker miał ukraść walkę Joshua, tymczasem nie miał atrybutów, jakie ma Tyson Fury. Nie miał długiego lewego prostego, nie miał tego poruszania się po ringu. Zjadał przez cały pojedynek lewe proste Joshua i przespał tamten pojedynek. W wielu innych pojedynkach też miał momenty drzemki Joseph Parker. Niedawno dyskutowaliśmy o trenerze dla Anthonego Joshua i jeden z was napisał na Twitterze, już nie pamiętam kto dokładnie, że dobry byłby dla Joshua i Teddy Atlas. Myślę, że Teddy Atlas dobry byłby dla Josepha Parkera, bo Parkera takim plaskaczem czasem trzeba by było w ringu pobudzić. Liczyłem, że Andy Lee inaczej będzie ustawiał Josepha Parkera, że będzie boksował bardziej aktywnie. On kiedyś w walce z Carlosem Takamem złożył kombinację z 35 ciosów. Liczyłem, że to będzie taki agresywny Joseph Parker. Tymczasem na wstecznym boksuje Joseph Parker. Mało tego, kiedy w pewnym momencie walczył i zranił Chisora, próbował go dobić, to jego narożnik skakał, pokazywał mu, żeby nie atakować, tylko się wycofać. I właśnie tak boksował w tamtym pojedynku Parker, bo to dla mnie spore rozczarowanie, bo kiedy Parker chciał, kiedy używał ciosów prostych, to bardzo łatwo wchodził w te obszerne ciosy Dereka Chisory, bardzo łatwo go wyprzedzał. Jeśli wnioski zostaną wyciągnięte, to myślę, że bardziej aktywny Parker powinien sobie z Delboyem poradzić. Ale to już niejednokrotnie było w przypadku boksu Parkera. Przesypiane walki, przesypiane rundy. Brakuje koncentracji temu pięściarzowi. To na pewno troszeczkę brakuje skupienia na boksie, bo papiery na niezłe boksowanie miał. Dobrze rusza się po ringu, jak mówiłem. Potrafi bić świetne kombinacje. Jego lewy prosty jest niezły, ale na pewno trzeba go ustawić na troszeczkę inny boks. Myślę, że przy tych korektach jeszcze może nam pokazać Joseph Parker sporo ciekawego. Na ósemce Joseph Parker, na miejscu 7 Joe Joyce, czyli człowiek i pięściarz pełen sprzeczności. Jest to facet, który potrafi niesamowite wycinać figury capoeiry, z drugiej strony czasem w ringu jest tak nieporadny, że wygląda jakby bolał go kręgosłup, zwłaszcza te jego lewe na dół. Wygląda, żeby miał problemy koordynacyjne. Jest to ten sam człowiek, który fika salta, który, jak mówiłem, robi te niesamowite figury capoeiry. Sprzeczności też są w jego boksie. Joe Joyce potrafił kapitalnie różnicować swój lewy prosty w walce z Triple D Dubois. Wygrał w znakomitym stylu ten pojedynek przede wszystkim przy użyciu lewego prostego, którego tempo, jak mówiłem, różnicował. Później kolejne walki, na przykład walka z Takamem, znowu ten jego lewy prosty był zupełnie inny. Cały czas był kontrowany przez Takama, sporo niebezpiecznych ciosów, właśnie prawych nad tą lewą ręką zebrał Joe Joyce. Wydaje się jednak, że ten pięściarz wie, na co, z kim może sobie pozwolić. Takie mam wrażenie, że kiedy wie, że jego przeciwnik ma czym przyłożyć, tak jak było w wypadku Dubois, to jednak ta obrona, ta koncentracja Joyce'a jest zupełnie inna. Z Takamem pozwolił sobie na wybitkę, jak się okazało, miał rację.
Ta szczęka Joe Joyce'a jest bardzo mocna, jego silnik jest niesamowity. Wygląda na to, że pięściarz jest też całkiem inteligentny, bo potrafi sobie dobrać taktykę pod różnych rywali. Już to kilka razy w swojej karierze pokazywał. Joyce, pomimo sporego wieku, jest świeży, on późno zaczął boksować. Także jeszcze zobaczymy Juggernauta w dobrych walkach. I mam wrażenie, że jeszcze tych jego wszystkich twarzy nie odkryliśmy. Na miejscu siódmym mam Joe Joyce'a, na miejscu szóstym mam Andy'ego Ruiza Juniora. Przede wszystkim bazujemy tu na tej wygranej z Antonym Joshuą, na świetnej postawie z Parkerem, na kilku innych pojedynkach. Andy Ruiz Jr. wreszcie wziął się za siebie, wreszcie wziął się za swoją sylwetkę. Ale okazuje się tutaj, że boks to jednak nie jest kulturystyka. Tu wszystko trzeba planować, wszystko robić stopniowo. On te swoje kilogramy zrzucił zbyt gwałtownie. Wygląda na to, że obyło się to kosztem odporności na ciosy. Ta jego odporność na ciosy w walce z Chrisem Areolą była tak jakby słabsza. Z twardej głowy słynął Andy Ruiz Jr., ale to był jednak ten junior z tymi swoimi kilogramami. Przyzwyczajony do tej swojej masy, tymczasem szybka utrata kilogramów chyba spowodowała utratę odporności Andy'ego Ruiza Jr. i niewykluczone, że najlepszego Andy'ego Ruiza Jr. już widzieliśmy. Wiemy, że ma bardzo bardzo szybkie i ciężkie ręce, świetnie potrafi składać kombinacje ciosów z tą odpornością, to zobaczymy jak będzie całkiem nawet nieźle ruszał się jak na takiego grubasa i paradoksalnie to obniżenie wagi tej jego pracy nóg na razie nie poprawiło. Tak jak mówię, gdyby zrobił to stopniowo, gdyby ta waga spadała stopniowo, pewnie ten Andy Ruiz Jr. w ringu wyglądałby lepiej. Z Chrisem Areolą nie do końca do siebie przekonał Andy Ruiz Jr., ale zobaczymy jego kolejne starcia. Na miejscu piątym mam Dillian White'a. Dillian White uniknął poślizgnięcia na skórce od banana. Ta skórka od banana to był oczywiście Otto Wein, pięściarz, który miałby niewygodny styl dla Dilliana White'a, troszkę podobnego do White'a, oczywiście o klasę gorszego pięściarza pokonał, czyli Dominika Brazila, ale na tym etapie kariery na pewno był to dziwny wybór Dilliana White'a. Ostatecznie walka się nie odbyła, ta walka się już raczej nie odbędzie. Sztab White'a uznał jednak, że zbyt niebezpiecznym rywalem jest Walin. Do tego ten pojedynek na pewno nie przyniósłby jakichś spektakularnych dochodów. Walkę narzuciło WBC. Tutaj przez chwilę strona Ediego Hearna White'a zaakceptowała ten pojedynek, by potem jednak się z niego wycofać. Myślę, że była to taka zagrywka taktyczna, ale Dillian White przez ostatnie lata zasłużył na duże pojedynki, stoczył całą serię trudnych walk, dwukrotnie z Chizorą, pojedynek z Joshuą, dwa pojedynki z Powietkinem, pojedynek z Rivasem, Parkerem, naprawdę dużo się działo w wadze ciężkiej, w dużej mierze dzięki Dillianowi White'owi. Nie wyglądał dobrze, pomimo efektownego zwycięstwa, pomimo dość szybkiego zwycięstwa w rewanżu, przepraszam, nad Powietkinem, moim zdaniem wyglądał gorzej niż w pierwszym pojedynku. Tam przydarzył mu się koszmarny błąd, natomiast masę błędów popełnił w tej drugiej walce. Na szczęście dla White'a Powietkin był już wrakiem samego siebie po chorobie, był zupełnie nieprzygotowany. Odporność, refleks, tam wszystko u Powietkina leżało, dlatego w tych wymianach ciosów Dillian White wziął górę, ale taktyki to on w tamtej walce żadnej nie wykazał. Gdyby Powietkin był dobrze przygotowany, mogłaby się powtórzyć sytuacja z pierwszego pojedynku i pewnie by się powtórzyła, bo White nie wyciągnął wniosków, zaniechał zupełnie lewego prostego i poszedł na totalną wojnę z Powietkinem. Być może wiedział, że Powietkin jest w kiepskim stanie, myślę jednak, że te walki już sporo wycisnęły z Dilliana White'a. To się okaże pewnie w kolejnym pojedynku, jeśli doszłoby do starcia z Tysonem Furym, to myślę, że jeszcze tutaj by się sprężył Dillian White. Tu byłaby wielka motywacja. On miał duże walki, ale nigdy nie walczył o tytuł, bo przecież to jego starcie z Antonym Joshuą było tylko o to tytuł brytyjski. Także pięściarz brytyjski Dillian White jeszcze nigdy nie boksował o tytuł mistrza świata. To mu się należy.
i mam nadzieję, że Tyson Fury da mu szansę. Oczywiście optymalnie boksujący Tyson Fury, używający w pełni swoich atrybutów, nie powinien mieć wielkich problemów, chociaż Dillian White i ten jego potężny lewy sierpowy zawsze może być niebezpieczny. Także miejmy nadzieję, że Dillian White swoją szansę otrzyma. Jeśli Fury nie zaboksuje z Usykiem, może będzie to właśnie Dillian White. Miejsce numer 4, Deontay Wilder. Trzecia walka z Tysonem Fury moim zdaniem przyniosła odkupienie dla Deontaya Wildera. Moim zdaniem miejsce w historii ma zapewnione po tej trylogii, zwłaszcza po trzecim pojedynku. To była fantastyczna walka, oglądałem ją kilka razy. Cały czas widzę tam nowe smaczki w tym pojedynku. Za każdym razem, kiedy powtórka leci na TVP Sport, za każdym razem przykuwa moje oko i zostaję już przed telewizorem i oglądam, i wydaje mi się, patrzę na to, jakbym oglądał to pierwszy raz, przeżywam, czekam, czy jak to się po prostu skończy. Zapominam o wyniku i przeżywam tę walkę na nowo. Wielu tutaj sceptyków było, którzy twierdzili, że walka stała na niskim poziomie. Absolutnie z tym się nie zgadzam. Było dużo walki inside, dużo przepychanki, ale czy nie było przepychanki chociażby w walce Lennoxa Lewisa z Witalijem Kliczką, dwóch wielkich facetów. Nie zawsze to pięknie wygląda koordynacyjnie, nie zawsze te style się sklejają. Tu się skleiły w fantastyczną wojnę. Deontay Wilder naprawdę dobrze był przygotowany do tej walki i mentalnie, i moim zdaniem taktycznie. Jego nowy trener byłby wychwalany pod niebiosa. Mike Scott przygotował dobrze prawe, przygotował dobrze je właśnie. Ja już o tym mówiłem w odcinku o lewym prostym. Lewy prosty na dół przygotował ten pierwszy knockdown. Wielu pięściarzy by się nie podniosło. Tyson Fury się podniósł. Pechem Wildera było to, że trafił na pięściarza, który z nieprawdopodobnych sytuacji potrafi wyjść, potrafi podźwignąć się z desek. Tak było w pierwszej walce, tak było w trzeciej walce. Tyson Fury jest oczywiście lepszym pięściarzem, ale taki dynamit ma w pięści Deontay Wilder, że potrafi zranić w każdym momencie. On przygotował się do walki inside, wrzucił kilka kilogramów więcej. Kiedyś, kiedy bił się z Chrisem Areolą, to tylko kiedy dochodziło tam do wymian inside, tylko kręcił biodrami Deontay Wilder. W walce z Furym już prezentował krótkie ciosy sierpowe, krótkie podbródkowe, krótkie ciosy przy wejściu ze zwarcia, ciosy w zwarciu, takie w okolice ucha, kiedy byli do siebie przyklejeni, a jednak potrafił ranić takimi ciosami Tysona Fury'ego, zranił Fury'ego kilkakrotnie w tym pojedynku. Nie tylko długi prawy, widać było, że mocno popracował nad tymi krótkimi ciosami. Deontay Wilder mocno popracował nad walką inside, ale Tyson Fury jest i większy, i w tej materii lepszy, ale myślę, że nie jednego pięściarza jeszcze Deontay Wilder by zaskoczył. Kwestia jest taka, czy Wilder dużo stracił w walkach z Furym? Pewnie stracił dużo, jednak było kilka knockdownów, sporo mocnych ciosów zebrał w trzecim pojedynku, wykazał się nieprawdopodobnym sercem do walki, też sporą odpornością, wstawał, pomimo tego, że był wielokrotnie podłączony w tej walce, odpowiadał swoimi ciosami, był praktycznie do końca bardzo niebezpieczny. Jak dobry był Deontay Wilder, czy ta walka z Furym, czy ta trylogia mu dużo zabrała? Pewnie tak, ale mam nadzieję, że jeszcze w dobrych pojedynkach zobaczymy Deontaya Wildera. Myślę, że jeszcze nie został złamany, że jeszcze sporo będzie miał do zaoferowania. I tak jak mówiłem, nie zgadzam się z opiniami, że Deontay Wilder był słaby. Moim zdaniem był i mentalnie, i taktycznie dobrze przygotowany do trzeciej walki. Pokazał sporo nowych rozwiązań w trzecim pojedynku. To wszystko było oczywiście za mało dla Tysona Fury'ego, ale gdyby tej nocy walczył z kim innym, to Deontay Wilder myślę, że byłby zwycięski. Zaczynamy pudło mojej wagi ciężkiej, mojego topu, na miejscu numer 3. Anthony Joshua. W przypadku AJ-a sporo się mówi o kryzysie tożsamości tego pięściarza, o kryzysie tożsamości bokserskiej. Powiada się, że zatracił agresję, jaką prezentował w pierwszej części swojej kariery. Mówiło się dużo o zmianie trenera. Ostatecznie nie wiadomo, czy będzie dalej pracował z Robertem McCrackenem, czy poszuka sobie trenera w USA.
Ja już w jednym materiale wypowiadałem się na temat trenerów. Jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, widziałbym tu jako trenera Joshua Shane'a McGuigana. Jeśli chodzi o USA, moim kandydatem byłby Robert Garcia, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie to Robert McCracken. Zaufanie zostało złamane na linii Joshua McCracken. Nie wiem, czy ta współpraca ma sens, zwłaszcza, że puka już rewanż z Usykiem. Czy w takiej atmosferze można coś zbudować? Joshua miał pretensje do trenera o taktykę, fotografował się z innymi coachami. To było takie publiczne wotum nieufności dla McCrackena. Ostatecznie Joshua nie wiem, czy stuli uszy i wróci do McCrackena, ale jakoś tej współpracy sobie, ciężko mi to sobie wyobrazić. Oczywiście zaangażowane są wielkie pieniądze. Być może trener nie zachowa się ambicjonalnie, że jego ambicja na pewno była podrażniona, ale to jest ciągle wielki biznes, duże dochody z tej walki. Pewnie myśli, że da się zmienić taktykę AJ'a tak, aby pokonał Usyka, już raz z kryzysu wyprowadził AJ'a. Mówię oczywiście o walce z Ruizem, no ale tu mamy do czynienia z inną sytuacją. Tutaj mamy do czynienia ze wspaniałym pięściarzem, z Aleksandrem Usykiem. Pewnie dlatego ma problem AJ, że on był dobrze przygotowany do walki z Usykiem. Mi też wydawało się, że to, co przygotował z trenerem, może wystarczyć. Myślałem, że te ciosy AJ'a będą robić większe wrażenie na Usyku. Nie sądziłem, że Usyk będzie tak szybki, jednocześnie tak silny fizycznie. Joshua był przygotowany na to, że Aleksander Usyk często w prawo się pochyla. On go prostował lewymi sierpowymi. W środkowej części walki były podbródkowe, były ładne kontrujące prawe AJ'a. Pewnie on, jak i jego sztab, tak jak ja zresztą, myśleli, że te ciosy będą robić większe wrażenie, że zatrzyma się w blokach Usyk, że przestanie bić się ofensywnie, że jego praca nóg osłabnie. Nic takiego się nie stało i nie winiłbym tu specjalnie trenera za to. AJ mógł zaryzykować, też już wypowiadałem się na ten temat, mógł zaryzykować, mógł założyć wysoką gardę, starać się zepchnąć Usyka. Odczuwał ciosy Aleksandra, był zmęczony, pewnie bał się porażki przed czasem, wybrał taki bezpieczniejszy wariant, żeby do końca boksować, do końca szukać swojej szansy w boksie, w szachach. Nie miał jednak szans z Usykiem w tych szachach na najwyższym poziomie i ostatecznie przegrał na punkty, wyraźnie przegrał na punkty AJ, dlatego trudno tu będzie znaleźć antidotum na Usyka w tak krótkim czasie. Jeśli byłby to nowy trener, ciężko zaadaptować się do nowego stylu. Jeśli będzie to McCracken, mówiłem o tym, że tutaj już jest brak zaufania, już nie słucha go jak kiedyś AJ. Już publicznie wyrażał swoją nieufność wobec taktyki McCrackena, także naprawdę w trudnej sytuacji jest AJ. Być może rzeczywiście pomyśli o tym, żeby wziąć odstępne, żeby dopuścić do pojedynku Fury versus Usyk. Zobaczymy. Zobaczymy, jak postąpi sztab AJ-a. Rewanż z Usykiem rzeczywiście jest ryzykowny. Jego rywal jest w absolutnym prime. Pokazał fantastyczny boks w pierwszym pojedynku. Właściwie wystarczy, żeby Usyk był sobą. Żeby być faworytem tego drugiego pojedynku, to Joshua musi sporo zmienić. Wydaje mi się, że ten styl, jaki zaproponował McCracken, to jest taki styl boksera, używającego ciosów prostych, dużo ruszającego się po ringu, boksującego ekonomicznie, nie forsującego tempa. Wielu zarzuca to McCrackenowi, tymczasem przecież McCracken od wielu lat zna Joshua, zna jego mocne strony, ma duży zasięg, chciał wykorzystać te ciosy proste, chciał wykorzystać to, że Joshua bardzo szybko się uczy. Dużo nowych wątków było nawet w tej walce z Usykiem, po prostu trafił na pięściarza jeszcze bardziej zaawansowanego technicznie. Jeśli chodzi o Joshua, myślę, że powinien pójść w kierunku trochę bardziej boksera Panchera. To muszą być zmiany nieduże, nie może być tu rewolucji. Gdyby Joshua był w stanie mocny pressing narzucać, to pewnie tak by boksował, przecież McCracken zna go najlepiej. Chodzi o to, żeby więcej było tych akcentów ofensywnych. Musi poprawić tą ofensywną pracę nóg, musi poprawić ścinanie ringu. Nowy trener, taki jak Garcia, pewnie zaproponowałby sporo ciekawych kombinacji, już kiedy tego przeciwnika miałby pod linami Joshua. Joshua świetnie potrafi kończyć przeciwnika, jeśli go naruszy. Wiemy, że ma czym uderzyć. Usyk to bardzo, bardzo trudny rywal. Wydaje mi się jednak, że
że te zmiany muszą być nierewolucyjne, a właśnie takie jak powiedziałem, iść w kierunku boksera, punchera, więcej akcentów, mniej walki na środku ringu z Usykiem, trzeba starać się Usyka zepchnąć, przynajmniej w większej ilości rund niż w pierwszym pojedynku, żeby te rundy przechylić na swoją korzyść. To będzie bardzo, bardzo trudne zadanie, zwłaszcza że Joshua, myślę, że bardziej odczuł tę porażkę niż tamtą z Ruizem. Tam wiadomo było, że dał się zaskoczyć, że może boksować inaczej, że może używać całego ringu, poruszając się, że nie musi wchodzić w wymiany półdystansowe, że da się ograć Ruiza nogami. Tutaj z Aleksandrem Usykiem zadanie będzie znacznie, znacznie trudniejsze. No i zobaczymy, co ten AJ wybierze. Wciąż wierzę w tego zawodnika. Jeszcze pewnie sporo dobrych pojedynków wygra. Ma na swoim koncie świetne wygrane. Myślę, że jeszcze parę skalpów dołoży. Nie wiem naprawdę, co powinien zrobić w tej chwili. Czy brać ten pojedynek z Usykiem, czy nie. Wydaje mi się, że w tym momencie Usyk będzie bardzo, bardzo trudny do pokonania. Zwłaszcza, że chyba w nie najlepszym momencie mentalnie jest Anthony Joshua. Myślę, że na pozbieranie się po tej porażce potrzebuje więcej czasu, ale zobaczymy, co zadecyduje sztab AJ-a. Na miejscu drugim mam przybysza z kategorii junior ciężkiej Aleksandra Usyka, który dzierży teraz już trzy pasy, które należały do Antonego Joshua i muszę powiedzieć, że kiedy zobaczyłem na ważeniu Aleksandra Usyka, byłem pełen obaw o niego. Był bardzo dopakowany, umięśniony. Wydawało mi się, że wszystko to odbędzie się kosztem jego szybkości, jego zwinności, poruszania się po ringu, jego tempa walki, a jednak okazało się, że jego trenerzy przygotowali go idealnie. To połączenie siły z szybkością było znakomite. Usyk stoczył kapitalny pojedynek, wzniósł ten boks wagi ciężkiej na bardzo wysoki poziom. To był koncert boksu z Antonym Joshua. Oczywiście te środkowe rundy należały do AJ-a, tam troszeczkę sobie odpoczywał Usyk, natomiast w ciągu tego pojedynku pięknie stopniował tempo, pięknie pracował na nogach. Myślałem, że AJ będzie w stanie go zranić swoimi ciosami. Nic z tego. Myślałem, że AJ będzie w stanie swoim lewym prostym tak absorbować przednią rękę Usyka, że w dużym stopniu ją ograniczy. Nic takiego się nie stało. Fantastycznie przednią ręką zaboksował Aleksander Usyk. Bardzo szybkie jaby, bardzo szybkie z tego prawe sierpowe. Cały czas nękał Joshua, zmieniał gardy, zmieniał pozycję, zmieniał ustawienia. Co chwilę miał coś nowego do zaproponowania. Aleksander Usyk, ten boks był po prostu za dobry dla Antonego Joshua. Kapitalne przygotowanie fizyczne, bardzo silny okazał się Usyk. Jego ciosy lewą ręką bardzo kąśliwe, bardzo precyzyjne. Wszystko, co prezentował w wadze junior ciężkiej, zabrał ze sobą Usyk, pomimo tego, że wzmocnił się fizycznie. Kapitalny występ tego pięściarza. Miejsce drugie, można oczywiście byłoby nawet mówić o miejscu pierwszym. Ja mam na miejscu pierwszym, jak każdy się domyśla, Tysona Fury'ego, ale nawet nie oburzam się, kiedy ktoś widzi na jedynce Usyka po takim koncercie boksu, jaki dał z Antonym Joshua. Po igrzyskach w Londynie właśnie spodziewałem się, że kiedy dojdzie do ich walki, tak to będzie wyglądało. Potem nieco zwątpiłem w Usyka po tych jego pojedynkach w wadze ciężkiej z Chizorą, bo z Witherspoonem było wiadomo, że to sparring. Nie spodziewałem się, że tak szybko wzniesie się na tak duży poziom w wadze ciężkiej Aleksander Usyk. Bardzo trudny będzie do pokonania ten pięściarz, nawet przez Tysona Fury'ego, który potrafi używać siły fizycznej, ale chamska siła to o wiele za mało na Aleksander Usyka. Tutaj będzie musiał Tyson Fury, jak dojdzie do tego pojedynku, bardzo się nagłówkować. To nie jest takie proste pokonać takiego pięściarza, zwłaszcza że Fury z pięściarzami śliskimi, szybkimi, dobrze ścinającymi ring, dobrze ruszającymi się ma problemy, a naprawdę kąśliwie i naprawdę mocno jednak w tej wadze ciężkiej bije Usyk. No ale przechodzę już do miejsca numer jeden. Tyson Fury.
fantastyczny pojedynek z Deontayem Wilderem. Może nie od strony taktycznej, może bardziej ostrożny powinien był być Tyson Fury. Być może na pewno powinien lepiej przygotowywać swoje ataki, chociażby jak w pojedynku drugim, ale wydaje mi się, że ta walka była dla niego bardzo trudna motywacyjnie. On nie miał już właściwie nic do wygrania w pojedynku z Wilderem po tym, co zrobił z Bronze Bomberem w drugiej walce. Tymczasem arbitraż rozsądził, że trzeci pojedynek musi być. Fury potrafił przechylić go na swoją korzyść, pomimo że do tego, że miał do czynienia z bardzo zmotywowanym, z bardzo niebezpiecznym rywalem, a ta głowa Tysona Fury'ego, ten jego mental był troszeczkę na niższym poziomie niż wcześniej. Były kłopoty z córką, były problemy zdrowotne. Widać było, że to nie jest ten sam Tyson Fury. Nawet starannie wyselekcjonowane wejście na ring, tym razem tego nie było. Tymczasem namieszał z tymi Spartanami Tyson Fury. Nie trzymało się kupy to wszystko. Nie było takiej koncepcji jak wcześniej. Tego wcześniejsze wejścia do ringu były fantastyczne, były zaplanowane. Tutaj troszeczkę tego zabrakło. Wydaje mi się, że Tyson Fury troszeczkę w tym pojedynku, ten jego mental był troszeczkę gdzie indziej. Być może przy rodzinie, być może nie był w stanie aż tak bardzo zmotywować się na trzeci pojedynek. Miała być walka z Joshua. Joshua przegrał z Usykiem. I okazało się, że jednak do tego trzeciego pojedynku z Wilderem musi dojść. Mimo wszystko pokazał kapitalny boks, pokazał po raz kolejny, że potrafi wyjść z kryzysu, potrafi podnieść się z desek, potrafi w ważnym momencie wybrać właściwe ciosy, wybrać właściwą taktykę. Dużo było walki inside, tego można było się spodziewać ze strony Fury'ego. Na pewno troszkę pokpił lewy prosty, troszeczkę przygotowanie ataku, troszeczkę tych kroczków in-out, było pewnie tego więcej w drugim pojedynku, natomiast w trzecim już chciał się pozbyć Deontaya Wildera, już chciał mieć to za sobą. To zaowocowało pewnie sporą ilością błędów, ale także dzięki temu wielką, wielką wojną, gdzie jeden pięściarz chciał urwać głowę drugiemu. O to przecież chodzi w wadze ciężkiej. Takich pojedynków nam brakowało. Jeden z najlepszych pojedynków wagi ciężkiej, jakie widziałem. I mówię tutaj o całej historii. Absolutnie niczego też bym nie ujmował obu pięściarzom, jeśli chodzi o umiejętności, bo niektórzy tak powiadają. Moim zdaniem tej walce nic nie da się zarzucić. W pojedynku Lennoxa Lewisa z Vitaliem, o tym wspominałem, też było dużo brudnej walki, dużo szarpaniny. To nie znaczy, że ta walka stała na niskim poziomie sportowym. Chodzi o rywalizację. Tutaj rywalizacja tych dwóch wielkich ego, żaden z nich nie chciał się poddać. Obaj wznieśli się na wyżyny, jeśli chodzi o sięgnięcie właśnie do tych najgłębszych rezerw, do tych rezerw mentalnych, do chęci zwyciężania. Wtedy można przyjąć więcej, wtedy można podnieść się po ciosach. Dla mnie pojedynek był po prostu epicki. O umiejętnościach Tysona Fury'ego nawet nie będę się rozwodził. Kto ogląda boks, moi widzowie doskonale się w boksie orientują. Wywiązała się tutaj niedawno dyskusja na panelu The Ring o tym, czy Fury należy do Pound for Pound. Już trochę przeterminowane jest zwycięstwo nad Kliczko, ale przypominam, że przecież to Kliczko był the man w wadze ciężkiej. Gdyby Fury go nie zdetronizował, to jeszcze przez spory kawałek czasu nikt by nie zdetronizował Kliczki. Również wiele obron z rzędu miał udanych Deontay Wilder. To Tyson Fury strącił go z tronu. Oczywiście rozumiem argumenty, że tych wielkich wygranych Fury'ego nie było dużo. Jeśli patrzymy pod tym względem on pound for pound, można widzieć tu innych zawodników. Natomiast jeśli ktoś umiejętności Fury'ego deprecjonuje, no to ten ktoś musi zająć się czym innym niż boks, dlatego że Tyson Fury potrafi boksować fantastycznie w trzech dystansach, potrafi w środku kombinacji zmienić pozycję, potrafi balansować, pomimo tego wielkiego cielska, ma fantastyczny refleks, fantastyczną koordynację, którą zauważył już lata temu Emmanuel Stewart, wróżąc mu większą przyszłość. Także panowie z The Ring, jeśli powątpiewają w umiejętności techniczne Fury'ego, to są w wielkim błędzie. Mniejszemu pięściarzowi znacznie łatwiej robić jest takie rzeczy niż Tyson Fury, który robi
niskie uniki, który po uniku rotacyjnym rzucił na deski Widera, który bazuje na refleksie, na fantastycznej pracy nóg, na odchyleniach. Mogę o Fury mnożyć tylko superlatywy. Pięściarzowi o takim wielkim cielsku jest to robić znacznie trudniej. Do tego pięściarz wagi ciężkiej, mistrz świata wagi ciężkiej zawsze musi mieć mir większy niż pięściarze innych kategorii. Przecież tutaj wszystko wisi na włosku. Jeden cios Deontaya Wildera może zmienić karierę, może skrócić karierę. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym ryzykiem niż w przypadku niższych kategorii, kiedy panowie mogą sobie sporo po tej głowie nawkładać. Tutaj jest troszeczkę inna bajka. Mistrz świata wagi ciężkiej zawsze powinien być respektowany, traktowany, być troszkę inaczej. Nie jest winą Tysona Fury'ego, że jest większy od innych, że czasem swojej fizyczności używa, gdyby byli olbrzymi, jeszcze więksi, pewnie używałby szybkości, pewnie używałby pracy nóg, pewnie boksowałby tak jak z Władimirem Kliczką, bo Tyson Fury w ringu umie niemal wszystko. Na miejscu pierwszym u mnie wciąż niepokonany Tyson Fury. Dzięki za oglądanie, proszę o udostępnianie, łapki w górę. Widzimy się w kolejnym RSC. Pewnie tym razem to rzeczywiście będzie już ten techniczny odcinek RSC. Dzięki, cześć, do zobaczenia następnym razem.